Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o Saturnie. Oczywiście nie jako o planecie, nie będzie to wypowiedź na temat astronomii, bardziej w sensie astrologicznym, życiowym. Jaki jest ten Saturn, jak wpływa na Twoje życie, co z tego dla Ciebie wynika? Oczywiście powiesz, że to wynika z tego, w jakim miejscu jest to ułożone w Twoim układzie astrologicznym, jakie inne planety, nakszaty na niego wpływają, jaki jest wpływ całej reszty horoskopu. Oczywiście tak, ale dzisiaj tylko o Saturnie jako takim, jego naturze i wpływie na Twoje życie. Pozwól, że najpierw przedstawić tego Saturna. Jest to mężczyzna, około 70. Całe życie ciężko i mozolnie pracował. Może jako rolnik, ale nie tak rolnikiem jak teraz, który wymyty, wyczesany, w wyprasowanej koszuli jedzie sobie kombajnem, taki jak to było kiedyś, który wstaje o świcie, z motyką idzie na pole, wraca o zmierzchu, jeszcze trzeba krową dać, koło obejścia się zakręcić i pada zmęczony na łóżko. Może to być też taki robotnik, ślusarz też dawnego typu, który całe życie ciężko w fabryce harował od 6 rano. Saturn ma zniszczone ręce. Przy paznokciach, w okolicach paznokci taki brud, że tego już się nie da nijak wymyć, wywabić. Buty są porządne, wygodne, natomiast już kilka razy krojone korpelką, ale to nic, całkiem jeszcze znośne. Spodnie lekko przycerowane przy kieszeni, w kolorze takiej brudnej ziemi. Sprana flanelowa koszula, marynarka, czysta, ale też lekko podłatana. Zepsute zęby. Znaczy, nie wszystkie, bo 6 już nie ma, reszta mocno spróchniała, okorzała twarz pełna brust, ale to nie jest staruszek. On jest wyprostowany, mimo swojego wieku jeszcze krzepki. Jak będzie trzeba przynieść worek ziemniaków z piwnicy 50-kilowy, da radę. Traktor też naprawi. No, sąsiadce też w zasadzie mógłby nieźle wygodzić. Chodzi mi oczywiście o naprawę młockarni, nie nic innego. I ten Saturn jako taki w Twoim układzie astrologicznym, jeżeli jest odpowiednio ustawiony, jeżeli go do tego też zachęcasz, usiłuje przyjąć kontrolę nad częścią Twojego życia. Uważa, że jego sposób na życie jest dobry, więc będzie Cię też nakłaniał, żebyś to Ty przyjął ten sposób na życie. Będzie Cię stawiał w sytuacjach, podpowiadał Ci decyzje, które będą Cię kierowały w stronę ciężkiej, mozolnej, wyczerpującej pracy za marne pieniądze, w stronę wysiłków, które są równie ciężkie, równie mozolne, równie wyczerpujące, a dające mizerne efekty. To nie tak, że nie dadzą te wysiłki żadnych efektów. Dadzą, ale efekty niewspółmierne do wysiłku, które w te czynności wkładasz. Jak na to nie pozwolić, jak odciąć się od wpływów tego Saturna? No jeżeli on w Twoim układzie siedzi Ci na głowie lub jest bardzo mocno na Ciebie skierowany, to mniej możesz zrobić, ale możesz w dalszym ciągu. Po prostu, jak się odciąć, nie być tak jak on. Bardzo ważnym jest dbanie o czystość. No chyba nie muszę Ci tego mówić, ale chodzi tu o to, żeby nie robić żadnych wyjątków. Widzisz, ja też czasami tak mam, że po całym dniu pracy, wprawdzie moja praca nie jest fizyczna, ale jestem wykończony, naprawdę wykończony. Patrzę na tą łazienkę, myślę sobie, oj Boże, no to nie wystarczy ząbki, rączki, buzię i spać. Nie, otóż nie wystarczy. Trzeba o tą czystość cały czas dbać. Może czasami rano idziesz do pracy, zakładasz rajstopy o oczko. Ale co? Przecież założę na wierzch leginsy, nikt tego nie będzie widział.
Nie, nie można tak. Saturn będzie widział. Popatrzy na to twoje oczko w rajstopach, powie, o, swojaczka, bierę ją do roboty. A chyba nie chcesz, żeby cokolwiek czy ktokolwiek zaganiał cię do takich wysiłków, które są bardzo żmudne, mozolne i nie dają wiele efektów. Jak jeszcze tutaj odciąć się od ich wpływów? Ważna jest dieta. Dieta również musi być, że tak powiem, czysta. Co je taki Saturn? Mięso z kartoflamy i kiełbasę z cebulą. Oczywiście tu cebula akurat jest zdrowa, ale on je cebulę zeszłoroczną, tegoroczną na zaś se zostawi. Oczywiście popija to często alkoholem. Alkohol to jest dopiero saturnowy napój. O co chodzi? W tej diecie Saturna wszystko jest ciężkie, ciężkostrawne, gęste, tłuste, dobrze jakby było sfermentowane. Otóż taka dieta przybliża cię do Saturna, przybliża cię do jego wpływów. Zwróć uwagę na swoją dietę. Tutaj po raz kolejny przekonuję cię, naprawdę mięso jest bardzo ciężkie i bardzo niezdrowe. Staraj się je ograniczyć lub wyrzucić ze swojej diety. Porzuć rzeczy tłuste, ciężkostrawne, ciężkie na wątrobę. Staraj się odżywiać w sposób taki, który da lekkość, ale i niezbędne składniki. To cię oddali od wpływów Saturna. Umysł. Umysł też powinien być czysty i daleki od poglądów Saturna. Jakie są te poglądy? Skostniałe, sztywne, nieruchawe. Na to, żem babę wziął, żeby mnie w domu zamiotła, posprzątała, ugotowała, koszulę uprała, za dziećmi i za inwentarzem pochodziła. A ten inwentarz, zwierzęta, na to je Pan Bóg stworzył, żeby je zjadać i żeby mnie służyły. Tu oczywiście podaję taki dosyć skrajny przykład, natomiast nie wiesz, o co mi chodzi w tych skostniałych poglądach. Jeżeli w Twoich poglądach, w Twoim sposobie myślenia nie ma lekkości, świeżości, jeżeli one nie są w jakiś sposób reformowalne, jeżeli mnie nie słuchasz poglądów innych, jeżeli nie bierzesz ich pod uwagę, to cię przybliża do Saturna. To wszystko, każda nieczystość, każda skostniałość, zarówno pod względem higieny, ubrania, żywienia czy myśli, przybliża cię do Saturna, który stwierdza, że jesteś swojaczka albo swój chłop i z przyjemnością bierę cię do roboty. Nie to, żebym Saturna nie lubił. On jest w pewnym sensie stabilny. To jest też osoba, na której pomoc można liczyć. To jest osoba silna, ale mogę się z nim zaprzyjaźnić. Ale do roboty do niego nie pójdę. A ty? Tyle na temat Saturna. Zapraszam cię do obejrzenia innych moich filmów. Przypominam o możliwości sporządzenia horoskopu, czy w tej chwili tylko zdalnego ze względu na COVID, zdalnej pomocy w powrocie do zdrowia, czy wsparciu energetycznym. Oczywiście oglądaj filmy, subskrybuj, kontaktuj się ze mną. Damy radę.